Gdy wali się świat, łyknij Pegu Club. Hejoza z baru Sztok Polska. Z tej strony klasycznie Łysy, a ja zapraszam Was na kolejny odcinek sztosowych koktajli, a w nim koktajl, który o mało nie zostałby zapomniany w biegu historii. Natomiast historia, a opowieść właściwie, opowieść ta kończy się happy endem. A tytuł tej opowieści, no to w sumie zdradziłem na początku. Pegu Club. To, że Brytyjczycy zawsze mieli zapędy kolonizatorskie, wiemy wszyscy. Ale nie wiemy, że właśnie te zapędy prowadzą nas do miasta Rangun. Miasta, czy też dawnej stolicy Republiki Związku Mianmy. To właśnie w tym mieście stworzono Pegu Club, czyli klub dla dżentelmenów, w którym to wizytówką był koktajl o tej samej nazwie. Źródła podają, że przybytek ten zbudowano około 1890 roku. Natomiast koktajl jako publikacja pierwszy raz ukazał się wiele lat później, bo w 1929 w podręczniku barmańskim zbiorze receptur o tytule Harris ABC of Cocktails. Receptura ta znalazła się również w książce Harry'ego Craddocka The Savoy Cocktail Book, w której to opisuje ją jako najbardziej popularną w tym lokalu, czyli w Pegu Club, ale też mającą światową renomę i ktoś, kto lubi tą mieszankę, ją zna, napije się jej w innym zakątku świata. Jednak wszystko, co dobre, ma swój koniec i tak właśnie było z klubem dżentelmenów Pegu Club, który podczas II wojny światowej został prawie doszczętnie zniszczony, a później zapomniany, a receptura razem z nim. Potrzebne było aż 6 dekad, żeby recepturę tą odkopano, żeby ujrzała ponownie światło dzienne, a to wszystko dzięki Audrey Saunders, która w 2005 roku otworzyła Pegu Club w Nowym Jorku i oczywiście jeszcze raz zaprezentowała światu tę recepturę ulepszoną. Mało tego, 4 lata później, bo w 2009, niejaki Ted Heigl, aka Dr. Cocktail, w swojej książce Vintage Spirits and Forgotten Cocktails również wspomina tą recepturę, jakżeby inaczej, więc z zapomnianej stała się bardzo popularną. Więc po serii faktów i ciekawostek pora sprawdzić, czy Pegu Club naprawdę zasługiwał na reinkarnację. Pegu Club to koktajl wstrząsany, potrzebujemy naturalnie shaker. A do niego wlewamy po kolei 40 ml ginu. Następnie 20 ml likieru Triple Sec. A skoro dodaliśmy już likieru, który da nam smak oraz cukier, naturalnie trzeba to zbalansować sokiem z limonki. 10 do 15 ml. A teraz moc esencji alkoholowych, czyli klasyczna ziołowa angostura, kilka kropel, oraz esencje pomarańczowe, również kilka kropel tychże. Teraz wystarczy shaker uzupełnić o lód i naturalnie wstrząsnąć. Naszą mieszankę przelejemy do schłodzonego wcześniej szkła koktajlowego. Pamiętajmy o podwójnej metodzie cedzenia. Ależ ma przepiękny kolor. Bardzo zapraszający. Pegu Club to koktajl, który winszujemy oraz zwieńczamy skórką z pomarańczy. Pamiętajmy, wyciśnijmy sobie ją najpierw nad szkiełkiem, a potem zakręćmy wokół palców i wrzućmy do środka jako dekoracja. I proszę bardzo, Pegu Club ode mnie specjalnie dla Was. A jak smakuje? Wydaje mi się, że tak jak powinien. Koktajl, który z jednej strony jest cytrusowy, ale wyrazisty. Wyrazisty w stronę
konkretnego ginu. Po prostu czujesz ten materiał. Natomiast limonka, triple sec pomagają ci to wszystko zwieńczyć. Nie mówiąc już o bittersach, które to wszystko spajają w całość. Kochani, bardzo wam polecam, natomiast ja serdecznie dziękuję za waszą uwagę. Jeżeli chcielibyście oglądać więcej filmików, to oczywiście klikajcie i zapraszam. Subskrypcja też jest potrzebna łysemu, więc tutaj możecie ją nabyć. Natomiast jeżeli chcecie więcej, no to zapraszam. Moja książka, nie tylko Aperol, koktajle alkoholowe. Oczywiście link w opisie. Do następnego mieszania.